Cześć, z tej strony Uja, witajcie w World of Warship, a przed wami trzeci tier japońskiego krążownika Tatsuta. Jeśli chodzi o to maleństwo, to jest uzbrojone w cztery działka, które na szczęście obracają się w każdym kierunku stosunkowo szybko, co niewątpliwie jest jego zaletą. Mamy do tego dwie wyrzutnie torped i tutaj dwa razy trzy torpedki możemy posłać na jedną burtę, co jest naprawdę dobrą opcją z tego względu, że jest też sporo krążowników, które mogą wystrzeliwać, jeśli mają dwie wyrzutnie torped, no to jedną strzelają w jedną stronę, drugą w drugą, nie mają możliwości obrócenia dwóch w jednym kierunku. A te maleństwo taką możliwość ma, dlatego no tutaj możemy posłać na trzecim tierze z dwóch salw torped wszystko pod wodę, na co tylko trafimy. No, oczywiście możemy też trafić na Kongo, który ma tam 50 tysiaczków z hakiem hit pointsów, no i jego już nie poślemy pod wodę, za mało mamy tutaj moc. No niemniej jakby zgarnął wszystkie sześć torped, to na pewno poczułby się mało komfortowo. A cóż my tutaj mamy? Ktoś tam ucieka. Tutaj się schowamy, zrobimy nawrót za tą wysepkę i za tą góreczkę. Osłoni nas ona przed ciekawskim wzrokiem przeciwnika. I w razie czego jeszcze przed tymi samolotami nie będą one mogły zrzucić tutaj torped. San Luis. Może się uda oddać salwę, a może nie. No właśnie, jeśli chodzi tutaj o obronę przeciwpowietrzną, to taka prowizorka tam. Dwa działka, słaby zasięg. No niestety nasz pancernik tutaj zgarnie. Powinien hamować ostro i robić zwrot w lewo, ale nie robił, dlatego zgarnął trzy torpedki, a nie dwie. No, mógł też płynąć tak jak ja przy tej wyspie i wtedy samoloty nie mogłyby mu za wiele zrobić. San Luis na wstecznym? No, jak chce, to może, nikt mu nie zabroni. Dobra, udamy się teraz tutaj na prawo. Te samoloty torpedowe chyba poszły. No właśnie, poszła torpeda. Teraz niestety, ale jedną na pewno łykniemy. Aj, nieładnie, nieładnie. Zapolujemy, kurczę, na ten lotniskowiec. Choćbym miał tutaj, kurczę, tylko go rozwalić, to spróbuję go dorwać. Tutaj lotniskowce na tej mapie często są na B7 albo na B5. Nie wiem czemu też przy wyspach okręt sam zaczyna skręcać w kierunku wysp, tak jakby kapitan chciał zejść na ląd. Czy to jest spowodowane tym, że no nie wiem, jakoś tutaj przy mieliźnie okręt zaczyna skręcać w kierunku mielizny, czy to jest bug? W każdym razie ja nie skręcam, a okręt mi skręca. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, bo jest to dla mnie mało sensowne. Niestety są też lagi. Dużo ludzi się na nie skarży, ale wydaje mi się, że to dlatego, że nie ma jeszcze chyba zbytnio podziału na jakieś regiony i te serwery. Bo to albo wina oprogramowania, albo serwerów. Jedno i drugie, zanim gra wyjdzie, albo pewnie jeszcze podczas bety zostanie na 100% poprawione, bo tak w żadnej grze multiplayer nie może być. A już w grze MMO to w ogóle. Wyobrażacie sobie World of Warcraft z lagiem, albo World of Tanks? Jak się zdarza lag, to od razu jest taki szum na czacie, że masakra. No ale jak wiadomo, Wargaming
ogarnia 50 milionów graczy w World of Tanks, to i ogarnie mniejszą ilość tutaj w World of Warships bez żadnego problemu. Dobra, sprawdzimy tą pierwszą pozycję, co pokazałem, gdzieś tam w okolicach B7. Czy tam się nie chowa? No właśnie, stamtąd lecą samoloty. I teraz jak gracie lotniskowcem i widzicie, że przeciwnik na was już zaczyna polować, możecie go na przykład, jak macie myśliwce, które akurat mogą być niepotrzebne, bo na przykład może nie być lotniskowca po stronie przeciwnika, to możecie na przykład tutaj posłać, żeby wabiły i niby uciekały na przykład na A10, tam w sam kąt mapy, że niby tam uciekacie i lądujecie i przeciwnika tam wysłać. I dużo, dużo gości tam poleci, bo myśli, że wracacie na lotnisko, na lotniskowiec i wyślecie ich gdzieś w pole, potem zanim wrócą czy coś, to się może bitwa skończyć, poza tym osłabiają drużynę przez to, że nic nie robią i pływają gdzieś tam. Więc takie manewry tutaj też można stosować z powodzeniem. Już tak dwa razy lotniskowcem zrobiłem i dwa niszczyciele gdzieś tam pływały i sobie mnie szukały, gdzie mnie nie ma. Jeszcze im napisałem na czacie hihi, żeby wiedzieli, że ich zrobiłem w konia. Byłem w zupełnie innym miejscu. Z kolei też miałem taką fajną bitwę, fajną, no dla gościa, który był z nami, nie fajną, bo grał sobie lotniskowcem i wziął trzy dywizjony myśliwców, tutaj późniejsze lotniskowce mogą coś takiego zrobić, zero samolotów torpedowych, aha, zero bombowców, uj, blisko, włos. No i trafił tak, że nie ma przeciwnik żadnego lotniskowca i sobie mógł z tymi myśliwcami do ptaków strzelać. Tak jakby go nie było, po prostu jedyne co robił, to osłabiał drużynę. Dlatego, tak jak mówię, nie polecam brania właśnie takiej konfiguracji, bo rzuci was tak parę razy i nie dość, że gra w plecy, osłabiacie drużynę, nic nie robicie, marnujecie tylko czas. Takie opcje są oczywiście, jak będą jakieś wojny klanowe, tego typu rzeczy i będziecie chcieli mieć przewagę powietrzną albo grać właśnie mniejszą ilością lotniskowców typu właśnie tylko jednym, no to u niego bierzecie wtedy wszystkie samoloty jako myśliwskie po to, żeby na przykład móc kontrować dwa lotniskowce wroga jednym swoim i mieć jeden statek więcej właśnie z innego typu. To jak najbardziej będzie z punktu widzenia taktycznego dobre rozwiązanie, ale do takich randomówek, no ja lotniskowcem biorę cały czas jak najwięcej torpedowców i staram się tutaj właśnie wspomagać, niszczyć głównie ciężkie pancerniki po to, żeby drużyna miała znacznie łatwiej. No a tu dorwaliśmy gościa, który nas torpeduje i trzeba mu będzie podziękować. Zobaczymy przy okazji, jak się strzela z torped z tego maleństwa. A już w następnej bitwie postaram się atakować. Już nie będę tutaj, bo tu się, umówmy, troszkę marnuje, ale drużyna na spokojnie sobie radzi, więc będzie bitwa raczej wygrana. Więc sobie przeatakujemy. Tutaj trzeba ściąć kurs dla takiego właśnie, zobaczcie, drugi jest przy okazji, dla takiego lotniskowca. Podpłynąć do niego na bliską odległość, obrócić się burtą, przywalić wszystkie torpedy i niech ciamka ze smakiem. Nie ma co się z takim gościem tutaj szczypać. No właśnie, tylko zaraz, kurczę, będą szły torpedy w naszą stronę. Dobra, mamy już dosyć dobrą odległość. Sobie namierzymy. O, działka zniszczyły samolot. Jestem pod wrażeniem. Dobra, pamiętajmy, że tutaj jest bliska tylko mała korekta do przodu, bo to jest wolny, najwolniejszy ogólnie statek, okręt, jaki tylko, kurczę, walną, jaki tylko jest na tych tierach. Chyba nie ma wolniejszego ogólnie. Dobra, złapał tyle co trzeba, tylko jeszcze, zobaczcie, przed śmiercią jeszcze nam walną, dwie i zgarnę. Ale no. Taka zemsta za grobu, ale żyje. A on nie.
tym się różnimy, a problem solved, tak więc nie ma problemu. Tikety już się kończą. Za szybko te tikety lecą. Zobaczcie, ile jeszcze okrętów stoi, a już jest pozamiatane. A mamy tylko, no, tylko jeden już teraz. Zabrali nam drugi, ale no tak jak mówię, za szybko to moim zdaniem leci. Później jest nawet mapa z 5 tiketami, więc już w ogóle masakra. No nic, w tej bitwie akurat było głównie polowanie na lotnisko, więc drugą postaram się zrobić więcej tym okrętem. Okej, okay, witajcie z powrotem. Tym razem rzuciło mnie na przejęcie jednego punktu i w dodatku na topkę. Całkiem miło ze strony gry. Niestety na topce jestem dosyć rzadko. Tutaj jest ten sam mechanizm doboru, jakich w całym chyba wargamingu, czyli jak jesteś dobry, to często gdzieś tam na dole się musisz borykać, ewentualnie w środku stawki. Jeśli rzuca was cały czas na topkę, no to niestety nie świadczy to dobrze o was, po prostu gra stwierdza, że macie małe szanse i wam to ułatwia. No z jednej strony mechanizm taki, który uśrednia wszystkie bitwy, sprawia, że dobrzy gracze mają trudno i duże wyzwanie, a słabi mają łatwo. Ale z drugiej strony przez to nie zniechęca do gry wielu ludzi. No i dla tych dobrych stawia większe wyzwanie, tak to należy traktować. Tutaj już w pewnym momencie miałem 59% wygranych bitew. I właśnie gra stwierdziła, że galopuje za bardzo do przodu i zaczęła mnie rzucać no, steamami, na przykład takimi, że były zniszczone 3 okręty w całej bitwie przeciwnika, wszystkie przeze mnie, reszta teamu nie zrobiła nic. Czyli taki graczy zaczyna wybierać. No ale co począć? Co począć? Nie ma się tym za bardzo co zrażać. W War Thunderze jest bardzo podobnie, też często, gęsto jestem max na środku stawki, ja zazwyczaj latam z wszystkim na najwyższych tierach, co tylko może na mnie rzucić, czyli na przykład Berkatem 1B zawsze prawie widzę niestety, ale jety, no i taka zabawa. Dobra. Skupmy się teraz na naszym krążowniku. Tutaj zrobiliśmy dosyć dobre rozpoznanie. Teraz przejdziemy tutaj na tą flankę i spróbujemy troszkę poczyścić tutaj razem z kilkoma okrętami. Tutaj dużo graczy robi spory błąd, bo spada stąd. Po prostu jak widzi, że jest ciężko, to od razu ucieka. Jedna torpeda weszła w cel, co cieszy. Jeszcze jest podtapianie, więc jeśli gościu nie ma naprawy, to dostaje tak jakby płonął, no, co też jest dobre. No, tutaj ktoś chyba chce wbić się w wyspę, się zagapił. No, poczekamy na niego, poczekamy. No, o, podpałeczka. Dwie podpałeczki. Bardzo dobrze, płonie ognisko, to lubię. Zobaczmy, teraz już nie ma naprawy. Kryt, śrubka, będzie tu stał. I dlatego te pociski są dobre, naprawdę. Jest wiele sytuacji, że one z nawiązką wyrównują to, że zadają mniejsze obrażenia. Na przykład ten koleś już jest tam uziemiony i no, można go dobić z torped, z czegokolwiek. To jest, spróbujemy jeszcze St. Louisa troszkę podpalić. Gra krążownikiem, jak się dobrze celuje, jest naprawdę kosmiczna. Zobaczcie, znowu uszkodzenie dla St. Louisa. Można naprawdę sporo tutaj nerwów ludziom zjeść swoją grą. Ten gość już się zaraz będzie mógł naprawiać, więc może podpałka. Nie, dostał torpedy. O! Tymczasem Borem Lasem, zobaczcie kogo mamy. Gościu zaraz może wpłynąć tutaj na tą linię. Dobra. I płonie ognisko, już czas. Co za fan. No nie, te pociski podpalające są naprawdę niezłe.
Dobra, gościu się teraz wbił w linię, więc obrócimy nasz okręcik. O, proszę, jeszcze śrubka nie działa. Bardzo miło i przyjemnie, więc na pewno tutaj stoi. Odpłynę bliżej, żeby przywalić już dosyć konkretnie. Okej, okay, i jeszcze wieżyczka. Jest ci zbędna. W końcu co, strzelać chcesz z tego już praktycznie martwego okrętu? Troszkę jeszcze do przodu płynie resztką pary, więc myślę, że tak będzie optymalnie. I teraz chciałbym się... O, zobacz jak odgryzł się jeszcze na do widzenia. Masz na zdrowie. Złapał ładnie torpedy. I właśnie tak się powinno tym krążownikiem gości wykańczać. Co prawda to takie podpływanie, żeby strzelić z takiej odległości dosyć pewnej, jest niebezpieczne, no bo umówmy się, te 17700 hit pointsów nie rozpieszczą nas i sprawia, że musimy być raczej ostrożni. Jakbyśmy podpływali do takiego St. Louisa, to by nas przerobił tutaj na chipsy. No właśnie, tam jest St. Louis, ale podpałki wchodzą, zobaczcie, już trzy podpałeczki. Teraz czwarta zaraz skoczy. I naprawdę wygląda to dobrze. Okej. Dawaj, St. Louis. No i już zaczął gryźć. Już zaczął gryźć koleś. Teraz trzeba będzie się obrócić i tutaj sypnąć. On jest już ledwo żywy, więc na niego to... No właśnie. Żegnamy pana również. Kurczę, bije się w wyspę. Niedobrze. Zagapiłem się. A i tutaj ten koleś nam tu będzie przeszkadzał. Tak bym wystrzelił te torpedy, no jak nic bym nie wpłynął. Więc na razie będę się musiał skupić na ostrzale, a tam jest chyba Kawachi. Dlatego no, on by dobrze łyknął te torpedy. Bardziej, że już ledwo stoi. Podpałka gratis. Na koszt firmy. Idzie piąta. Dobra. I będzie szósta podpałka. Rozwalił gościa, co jest nam na rękę. Niestety to masz, no ale tak jak mówię, jest nam na rękę, że go teraz nie ma. Zobaczcie, jak ładnie płonie. Fantastyczna sprawa. Kawachi, jak tam? Wszystko w porządku? Jeszcze na podpałkę mi się przydało, tak mi się wydaje. Ale z tych pocisków nie bardzo. Kurczę, ktoś go rozwalił z torped przede mną. Zobaczcie, weszłyby. Byłby kolejny koleś uziemiony. Dobra, mamy tam jeszcze jakiś krążownik. Tak jest, cały zdrowy. No kurczę, my nie jesteśmy cali zdrowi. Tutaj tak troszkę na chybił trafił, będzie salwa. Ale weszła. Dobra, płyniemy po ostatniego gościa. Z trzech na jednego. To niby banda łysego, ale nie wiem, czy mamy jakiegoś łysego w drużynie. Ciśniemy. Tak jak widzicie, jeśli chodzi o ten krążownik, całkiem przyjemny, lekki krążowniczek. No, jego główna siła to jednak ta salwa torped. Niemniej z tych czterech działek męczy, ale wymęczy. One strzelają szybko, szybko się obracają i to jest naprawdę wystarczająca ilość zalet jak na tak malutką bestię, więc na pewno nie można powiedzieć, że jest to słaby okręt. Co to, to nie. Owszem, jest trudny w grze, ale no zobaczmy, tutaj może sam ostrzał wystarczy. Tak we trzech go będziemy naparzać. Dostał, wieżyczka poszła, tutaj sobie strzelimy torpedki, jakby nawracał. I będziemy stąd go naparzać, bo nie wiem, w kogo on strzela, ale nie w nas. Zobaczmy, jakieś ognisko można by było tutaj rozpalić również. Widzicie, że są fan rozpalania ognisk. 6.
całkiem konkretnie. Niszczymy mu jeszcze może następne moduły. No pchaj się, pchaj na moje torpedy. Śmiało, śmiało, śmiało. Ta jedna ma szansę go wyłyznąć, jak tak dalej będzie płynął. Patrzcie, wpłynie w nią. Dajesz, 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 dajesz. Bardzo ładnie, no. To jest to. Stary. Co to było? I ognisko. Siódme. Siedem to szczęśliwa liczba. Jestem szczęśliwy przy takiej liczbie podpaleń jak najbardziej. Nie masz szans. Rozwalimy go zanim te torpedy w ogóle tam będą miały szansę dotrzeć. Spalił się. Spalił się. Rewelacja. No tutaj taka troszkę prostsza rozgrywka była. Niemniej myślę, że fajna i okręt również wam się podobał. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych bitwach. Hej!